Cześć, tu Ernest! Kilka odcinków temu zwiedziliśmy różne miejsca na Nowej Wyspie, które skrywają jakieś sekrety. Zobaczyliśmy basen pełen dziwnej, różowej, toksycznej wody i przeogromny włas strzeżony przez wojsko. Do tego jeszcze wrócimy w tym odcinku, ale dzisiaj najpierw chciałbym wam pokazać kilka mniejszych ciekawostek z Nowej Wyspy. W nowym rozdziale zaszło wiele przeogromnych zmian, dlatego łatwo jest przeoczyć to, że na przykład widoczność w burzy jest o wiele lepsza. Teraz odwiedźmy bagno. W bagnie jest sieć małych domków ludzi, którzy lubią podbierać beczki z fabryki siorbów. Beczki z siorbem są w każdym możliwym miejscu w tej małej bagnistej wiosce. W jednym pokoju jest nawet stos monitorów komputerowych. Coś mi się wydaje, że one też są kradzione. Jednak najbardziej na siebie zwraca uwagę tutaj wielki pan Strach. On, tak samo jak pan Patyczak, został złożony z rur, ale szerszych. Ten gigant z bagna też pewnie będzie potrzebny do jednego z wyzwań w tym sezonie. Na pewno doczekamy się celu misji, który wyśle nas w odwiedziny tych konstrukcji. A w tym skromnym pokoiku, w wannie, są drewniane kaczuszki. Ale to jeszcze nic. Po drugiej stronie bagna znajduje się prymitywne laboratorium. Na zewnątrz są rozkopane groby i trumny. Ze wskazówek w tym miejscu wynika, że ktoś podejmuje tutaj próby przywrócenia zmarłych. Zobaczcie sami, jest tutaj otwarta trumna, miejsce dla pacjenta i cały zbiornik siorba. Siorb, jak już na pewno wiecie, jest znany z tego, że nas uzdrawia. Czy to tutaj właśnie powstanie męski Gold Trooper? Dobra, chodźmy już stąd. Pan Łyba wprowadził w życie różne interesy. Na brzegu wyspy możemy pójść do jego knajpy, w której, co dziwne, sprzedaje paluszki łybne. A on sam jest łybą. To nie jest przebranie. Czy Łyba łowi swoich braci, aby następnie sprzedawać ich jako przekąski? Sprzedają tutaj różne zestawy z paluszkami rybnymi. Na przykład całą skrzynkę paluszków łybnych dla głodującej ekipy. Surówka w zestawie. Są tutaj też różne plakaty. Na jednym z nich jest hasło "Walczyłem z surówką" i surówka wygrała. A tutaj jest podróba Happy Meala. W zestawie z paluszkami rybnymi i piciem otrzymujemy zabawkę Łyby. Jego knajpa to nie jedyny owocny interes. Łyba zrobiła z siebie popularną maskotkę. Mieliśmy już okazję odwiedzić całą wyspę zamieszkałą przez wielbicieli Łyby. Łyba ma nawet swoje boje. Okej, chyba nam już starczy Łyby i jego mrocznych planów biznesowych. Rzućmy teraz okiem na to pozornie zwykłe miejsce. Niby nie ma tutaj niczego ciekawego. Stół, krzesła, jakaś kuchnia, no i co? Ale uwaga! Za tymi dokładnie drzwiami jest przeklęty składzik, pełen starych komputerów i foteli. Dlaczego przeklęty? Spójrzcie tutaj. Z sufitu zwisają tutaj trzy halloweenowe duszki. Możecie pamiętać, że na Halloween w październiku zeszłego roku, na mapie, w różnych miejscach pojawiły się dokładnie takie duszki. Ktokolwiek tutaj pracuje, jest gotowy na Halloween. O, no i proszę bardzo, misie. Misie to kolejny przerażający motyw Fortnite. Miszki od lat odwiedzają wyspę Fortnite w różnych dziwnych miejscach. Na poprzedniej wyspie mogliśmy nawet spotkać wielkiego misia w małej chatce. Tutaj też ich nie brakuje. Znajdziemy je w ruinach domów czy w laboratorium szalonego tworzyciela zombie. Na zewnątrz też jest coś nietypowego. Jest tutaj kilka kamieni z tajemniczymi symbolami. Czy ktoś tutaj próbuje przywołać duchy? Poza tym w poprzednim filmiku o sekretach mapy nie wspomniałem o tym, że tutaj, głęboko pod wodą, znajduje się jeszcze jeden bunkier. Dowiedziałem się o nim dzięki wam, dlatego śmiało piszcie w komentarzach, jeśli pominąłem jakąś ciekawą rzecz. Wiemy, że na wyspie są przynajmniej trzy ukryte bunkry. Ciekawe, czy są one jakoś ze sobą połączone, czy są to oddzielne schrony. Jak już poruszyłem temat tajemniczych schronów, to na pewno pamiętacie te ogromne drzwi. Niektórzy z was w komentarzach słusznie zwrócili uwagę na to, że wyglądają one tak samo jak drzwi widoczne na animacji Ratowania Świata. Na tej wstępnej animacji nasza postać ucieka przed hordą pustaków, aby następnie aktywować ogromne przejście. Po drugiej stronie to przejście wygląda tak samo jak to na wyspie Battle Royale. Czy to oznacza, że po drugiej stronie tego przejścia czeka odpowiedź na pytanie, kiedy Ratowanie Świata będzie za darmo? Może. Musimy się uzbroić w cierpliwość. Któregoś dnia dowiemy się, co kryje się za tymi drzwiami. Niestety jest możliwość, że nic. I to po prostu taka ciekawostka na mapie. Ale mam nadzieję, że to miejsce odegra ważną rolę w zderzeniu światów Battle Royale i RS. Albo przynajmniej w jakimś wydarzeniu. Na koniec kilka nawiązań do filmów i animacji. Społeczność Fortnite zauważyła, że w tym miejscu na mapie jest miejsce podobne do tego, w którym Mała Syrenka w animacji Disneya pod tytułem Mała Syrenka pozowała na kamieniu. Tutaj za to jest dom z czerwonym samochodem. Jest to nawiązanie do filmu pod tytułem Wolny dzień pana Felisa Buellera. W filmie była scena, gdzie ten samochód pełną parą na wstecznym wylatuje z tego garażu. Rozbity samolot na jednej z wysepek może być nawiązaniem do serialu Zagubieni, w którym to samolot rozbił się na tajemniczej wyspie. I co ciekawe, na wyspie z tego serialu także było mnóstwo bunkrów.
A tak przy okazji to zegary, bo dlaczego by nie? Bardzo mi się podoba to, że te zegary działają. Zobaczcie sami. A pod pomostem z lodziarnią możemy wykopać ukrytą skrzynkę zbierakiem. Na koniec, już tak naprawdę na koniec, automaty. Automaty na start tego sezonu zostały wyłączone, ale w trybie powtórki możemy zobaczyć, że na wyspie już są gotowe miejsca, gdzie takie automaty by się pojawiały. Myślę, że w tym sezonie użyjemy powrót wielu starych broni i przedmiotów, w tym automatów. I to chyba tyle z takich mniejszych ciekawostek, o których nie wspomniałem w poprzednim filmiku na temat sekretów mapy. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.